Krzysztof Skiba prowokuje celebrytów, w nowym Grabowski odpowiada liderowi Big Cyc. Choć ostatnimi czasy o Krzysztofie Skibie w mediach zrobiło się nadzwyczaj głośno. Głównie z powodu jego rozwodu z Zoną i wyjściu w związek z Duzą Lotrza partnerka. Okazuje się, że lider zespolu Big Cyc, satyryk i felietonista, nie ma dosyć rozgłosu. 58-latek dal temu wyraz, publikując w sieci kontrowersyjny tekst zatytułowany Wielkie Ucieczki. Autor stapa po cienkim lodzie, bowiem naraził się wielu gwiazdom rodzimego show biznesu. Mocno urażony treścią felietonu poczuł się m.in. Andrzej Grabowski. Muzyk umieścił na swoim profilu tekst, w którym porusza bardzo delikatny temat, pisze bowiem o alkoholu w polskim przemyśle rozrywkowym. A mówiąc dokładniej, opisuje to, jak wyglądają zakulisowe spotkania gwiazd z producentami i dyrektorami stacji telewizyjnych. Autor dzieli celebrytów na dwie grupy, tych, którzy chętnie zasiadają z prezesami do jednego stolika. A także tych, którzy czym prędzej się oddalają, nie korzystając z zaproszenia. Organizatorzy imprez firmowych są przekonani, że płacąc spore pieniądze za wynajęcie gwiazdy. Wynajmuje wybrana osoba niejako w całości. Zwykle planuje, że gwiazda po występie siadzie z nimi przy stole. Napije się, zje wspólnie kolację, pozwoli sobie zrobić zdjęcie, a kto wie, pewnie zabawi te z weselymi anegdotami. Przecinek jakie jest potem jego zdziwienie, gdy wynajęty za kilkanaście tysięcy lub więcej. Gwiazdor zwiewa z imprezy kilka sekund po odwaleniu swojego kontraktowego show. Następuje konsternacja, zdziwienie, a czasem nawet irytacja i oburzenie czytamy na facebookowym profilu Krzysztofa Skiby. Trudno powiedzieć, kto w ocenie frontmana Big Cyc jest gorszy, ten kto, ucieka nie wypijając nawet kieliszka. Czy ten, kto decyduje się zostać i bawi się w prestiżowym towarzystwie do białego rana. Autor krytykuje bowiem obie grupy. Do tych, którzy po występie od razu wychodzą ze studia, należą m.in. Maciej Stuchr, Marcin Prokop, Piotr Baltroczyk, Cezary Pazura i Andrzej Grabowski. Szczególnie ten ostatni poczuł się urażony tekstem Krzysztofa Skiby, który twierdzi, że Grabowski pije czysta wódka. Zwiewa z imprez, by samemu wypić w pokoju hotelowym. Aktor w dosadny sposób odpowiedział felietoniście w rozmowie z Wirtualna Polska. Co on może wiedzieć o tym, co robi w swoim pokoju hotelowym? Nie mówiąc już o tym, że zwykle nie ma żadnego pokoju hotelowego, bo zaraz po imprezie jadę do domu. Opinie Skiby są wymyślone i do tego głupie puentuje doświadczony aktor. Zapytany przez dziennikarzy serwisu o to, czy chce pozwać lidera zespolu Big Cyc o znieważenie, odpowiada krótko. Nie pozywa się z głupoty, szkoda czasu. Mam nadzieję, że ludzie odbiorą to podobnie jak ja i z tego, co widzę w komentarzach, w dużej części mocno krytycznych wobec Skiby, tak właśnie jest, czytamy na stronach portalu. A jak na kasliwy felieton zareaguje pozostałe gwiazdy, które 58-latek wymienia w swoim tekście?